witamy Was serdecznie. Oddamy Was. Sobotni wieczór. Muszę zabrać. Nie. 24. Mamy dzisiaj specjalną okazję spotkać się w piwie, które zostało umarzone przez dwóch oto stojących po mojej prawicy i lewicy dżentelmenów. W sumie oni są sprawcami całego zamieszania. Zanim zaczniemy lać czy rozlewać piwo, które dżentelmeni uważali, to oni coś powiedzą jeszcze, kilka słów, a może nawet więcej. Natomiast piwo dzisiaj będzie lane w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to standardowo z kraniku numer 10 i niestandardowo z pompy i pompa numer 17 mamy na tablicy, więc można spróbować piwo w dwóch wersjach, które są u nas dostępne. Która lepsza? Ocenicie sami, być może dwie są tak samo dobre. Dobra, ja już więcej nie gadam, bo to nie ja jestem tutaj od tego. Dziękuję. Cześć, tutaj Romek Kobra z Bogu Prosto Krakow. Oczywiście chodzi o to, żebyście kupili dwie szklanki piwa zamiast jednej. Ale nie, tak, to był mój pomysł, żeby sprawdzić, jak to piwo, czy zyska coś, czy straci, czy będzie tak samo z pompy. Na pewno będzie mniej nasycony, dlatego że się odgazuje podczas nalewania. Jeżeli chodzi o to piwo, no to było proste. No. Generalnie chcieliśmy ważyć kangura. Ale piwo jest dzień przypadkiem. Piwo jest dzień przypadkiem. Tak, ale po prostu poszedłem po chmiel Galaxy i zobaczyłem, że nie, że jest, ale taki vintage, taki troszkę serowy, tak? Troszkę taki kozi, trochę taki kwasi za walerianowy, także pomyślałem, że może zmienimy na chmiel. A to jest idealna stacja, świeży, czy nie? No to prawda, był stary chmiel, a miał być już świeży, a świeży jeszcze sobie płynie. No już nie, Już jest? Natomiast ja generalnie z Kankura nie byłem tak do końca zadowolony. Dwie barki uważaliśmy i żadnej nie byłem zadowolony. Także zmieniliśmy też zasyp, więc no bez kozery można powiedzieć, że jest to zupełnie nowe piwo, bo ma i zmienione chmielenie, i zmieniony zasyp. Chmieliliśmy chmielami świeżymi, czyli z 2014 roku z Ameryki. To był poprawnie Citra Centennial Chinook. Cinco. Tak? No, generalnie tutaj to nie jest single hop, więc jakby nie eksponujemy tego. To jest blend. Najlepszy blend, który był w pan na magazynie. Wszystko, co było świeże, to żeśmy tam sypali. I idea jest taka, żeby to piwo było połączeniem takiego piwa mocno chmielonego po amerykańsku, jednak nie aż tak agresywnego jak Piranha czy Shark. A dodatkowo, żeby były nuty karmelowe, które oprócz koloru nadadzą też specyficznego smaku. Coś chcesz dodać? Nie. Jeśli chodzi o ten kolor, który mówisz, no tak. Też unikatowy blend z bezmocy z tymi najnowszymi wynalazkami typu Red X czy Special X. Zobaczymy jak to się odbije w smaku, czy rzeczywiście to taki efekt opisywany przez producenta słowa. Także zapraszamy Was do baru. Sam jestem ciekaw, jak wypadnie porównanie tych dwóch wersji. No i na zdrowie. To właśnie pierwsze piwo będą lać, także zapraszamy do baru. Brawa za ten. Cześć, tutaj Tomek Kopyra i Wojtek Frączyk. Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, Wojtek Frączyk z Browaru Widawa i Gospody pod Czarnym Kurem. Mamy niesamowitą okazję, bo prawda, nalałem kilka shakerów z pompy Kojota, potem się zepsuło. Pompa pękła. Nie wiadomo, kto zawinił, nie wnikajmy, no. Dlatego prawdziwy killer nie ma pompy. Tak, więc porównamy teraz wersję z pompy i wersję z kija, którą nalewał Wojtek. Tak. No to dobra. Ta, co ma więcej piany, to jest z tego. Ale powiem Ci, że jakbym patrzył na tą pianę, to bym powiedział, że to jest z pompy, a to jest z kija. Tak, ta jest taka śmietankowa. A ta jest taka z...
to dlatego właśnie ta pompa się zepsuła. Widzicie? Ta się wydaje taka ładniejsza, kremowa. Ta się wydaje taka trochę... Ta jest taka stałtowa, taka śmietanowa. Znaczy nie, no ta jest sztywna, zobacz, ta jest sztywna. Właśnie. Ale ta też się nieźle trzyma, zważywszy na to, że trochę żeśmy tutaj szli. I to próbujemy najpierw klasyczne. Na zdrowie. Nasze zdrowie. Rodzinne jeszcze. No jedno chyba z naszych najbardziej zbalansowanych piw. Przykro mi. Co zrobić? Bardzo ładny aromat. Smaku rzeczywiście nie jest przegięte w żadną stronę. Jest gorący. Można by powiedzieć, że jest angielski. Tak. Jakbym dostał takie w angielskim pubie, bym się nie zdziwił. Takie właśnie ułożone. Tak. Przyczynione. Ciekawe, co nasi klienci powiedzą, czy nie będą rozczarowani. Ale że wiecie, nie ma tonek mielu. Wiecie, teraz balans is new hobby. Teraz wszystko wracamy. Zanegujemy całe nasze dwa lata. Przewartościujemy wszystkie wartości. Próbujemy z pompy, bo ja już się nie mogę doczekać. To co? Zobaczymy, jaka jest różnica. No, to jest mega angielskie. Tak. Ale karmel bardziej wyszedł. Może dlatego też jest cieplejsze. Przy nalewaniu... Dłużej się nalewało, nie? Bo... Przy nalewaniu z pompy... No oczywiście jest mniej nasycone, chociaż to nie jest mocno nasycone. Generalnie to piwo nie jest mocno nasycone. Ale to jest już typowo angielskie. Tak. W Bristolu takie piwa piłem. Teraz nie musisz jeździć. Musisz pompę prowadzić w Bigadę. Mamy kilka. Taki? Nie, no. Pompę brzeczki. Znaczy spotkałem się już z takim zarzutem, że klient był rozczarowany, że piszemy na tablicy, że coś jest ale, a nie jest na nas pompę. Że ciężko by było wytłumaczyć, czy to jest zbiornika wyszynkowego. Ale są, też tacy, ale są też tacy klienci, którzy są mile zaskoczeni tym, że macie w ofercie Widawę. Tak, to był też taki przypadek. Pan nagle jakby się przebudził, patrzy w kartę. Skąd wy tu macie piwa z Widawą? No to Gosia go kontaktowała i jak się pan odwróci, to właśnie tam je ważymy. I co? Siedział plecami do ważenia. I co? No szczekał opowiem. Nie kojarzę. Może dlatego, że inaczej nazywa się lokal, inaczej nazywa się browar, więc to... Ale jest mega pijalne to spotka. To się wydaje, że można tego wypić po prostu 10 pań. To dlatego, to jest tak jak wiesz, jak szczepowanymi czeskimi piwami. Ono jest bez gazu, pijesz je po prostu duszkiem. Nie nasyca cię to piwo. Ale rzeczywiście różnica w temperaturze jest, niby szkło jest podobne, ale już piwo jest drastycznie inne. To jest, piwo z pompy jest dużo, dużo cieplejsze. Znaczy nie, no dużo nie, ale jest. Ładniej krążkuje, nie z pompy. Właśnie. I wydaje mi się, że w tym, przez to, że ta piana jest mniejsza, jest też lepszy aromat. Czyli... Chociaż inny aromat. Shaker generalnie nie jest dobrym szkłem do... Tu są bardziej takie amerykańskie chmiele. A tu bardziej angielskie. A tu taki cytrus. Znaczy jedna nuta z tych chmieli się wypiła. Piwo jest... Znaczy inaczej. Po tym z pompy bym nie powiedział, że to jest Ameryka. Jest tak angielskie. Takie gładkie, takie... Smooth, oczywiście. Ale przede wszystkim, no nie czuć amerykańskich chmieli. Czuć karmel. Ona podbija karmel, podbija słody. To jest chyba... dlatego to tak się dobrze sprawdza przy stałtach, że ona podbija właśnie słodową stronę, a nie chmielową. I łagodzi... Generalnie łagodzi ostrość, smak. Tak? Może nie wypłaszcza, ale ułagadza. To może te stałty właśnie z pompy tak fajnie smakują. No
No i samo to, że jest troszkę cieplejsze. A fajnie, że teraz się wyrównała temperatura. Kiedyś musiała. No to jest Ameryka. No mówię, ale to nie jest, ale to nie jest przypadek. Zauważ, że Brudok się broni przed keskami jak może. Oni podkreślają, że my robimy w kegach. Dlatego, żeby właśnie podkreślać aromat. Czyli pompa tak naprawdę jest dobra, jeżeli chcesz podkreślić słodową stronę piwa, a nie chmielową. Co jest paradoksem pewnie, ale inaczej. Teksturę. Co ciekawe, tak, dokładnie. Co ciekawe, keski są dochmielane przecież w kesku, nie? Ale tutaj to piwo odczuje się w ustach zupełnie inne. Tego piwa, tekstura tego piwa. Ono jest tutaj takie gładkie, tutaj czuć ostrość chmielu. Ale zdecydowanie angielskie klimaty, po prostu to... Jakbyśmy mieli, mielibyśmy dwa piwa, byśmy mieli Pale Ale, no bo na ESB chyba za daleko. Premium Bitter? Albo nie, łapałoby się na sam dół. Łapałoby się na dolny zakres. Czyli to byśmy mieli Extra Strong Bitter Coyote, a tu byśmy mieli American Amber Ale Coyote. Myślę, że gdyby były takie bitery u nas, czy takie ESB nam zyskałoby nowe oblicze jako styl. Bo tak mi się wydaje, że te ESB mimo wszystko są robione dużo mocniej karmelowe. Tak. Ciekaw jestem, czy pompa się naprawi i czy będziemy mogli się dowiedzieć, jak goście znajdują różnicę. Trzeba będzie wejść między nich. Tu, skonfrontować się. Nasze wyobrażenia. Tak, z rzeczywistością. Przecież z wyobrażeniami innych. Znaczy pierwsze opinie, jakie słyszałem przy barze, po kilku pierwszych łykach poznawania piwa, było, że jest mega pijalny. Czyli, że można usiąść przy barze i spędzić przy tym piwie cały wieczór. Aczkolwiek ja nie wiem, czy to było się ja. W sensie, żeby pić tylko Coyote'a, czy w sensie, żeby spędzić cały wieczór przy barze? Nie, żeby spędzić cały wieczór przy barze. Znaczy, on poprzedni wieczór miał pewien tycyn. Ale jest fajnie.